Cześć, witam Was w kolejnym odcinku z tej strony Beardrust. Na wstępie chciałem podziękować wszystkim za miłe przyjęcie na YouTubie jako nowego YouTubera. Bardzo mi miło, że tyle osób obejrzało mój filmik. Mam nadzieję, że kanał będzie się rozwijał i będę publikował na nim coraz to nowsze i ciekawsze treści. A dzisiaj zrobimy sobie mały unpacking, ponieważ przed weekendem trafiła do mnie paczka z Irlandii. Jeśli uważnie obserwujecie mojego bloga, to na pewno wiecie, że jestem wielkim fanem irlandzkiej marki Dr. K. Soap Company. Powiem szczerze, że jestem w całkiem dobrych kontaktach z Robem Karemanem, doktorkiem. I właśnie od niego otrzymałem paczkę, którą zaraz sobie rozpakujemy. W paczce powinny być nowości, które jeszcze nie są dostępne w Polsce w sklepach internetowych, ale pewnie wkrótce będą. Ja akurat mam tą przyjemność i ten zaszczyt przetestować je nieco wcześniej, tak jak w przypadku olejku do brody Woodland Spice, który też miałem przed premierą. Zostawię Wam gdzieś w linku na dole w opisie oczywiście ten post. Możecie sobie go przeczytać. Zamieszczę tam też inne recenzje produktów od doktorka, które do tej pory recenzowałem. A teraz przejdźmy do otworzenia tej paczki. Ok. Wyposażyłem się w nóż. Także otwórzmy paczuszkę. I będziemy oglądać, co tutaj mamy. W pierwszej kolejności dużo folii. No to wyłaniają się pierwsze rzeczy. Naklejki. Przylepię sobie na komputer. Co tu jeszcze jest? Magnes na lodówkę. Całkiem fajny gadżet. Przypinka. I proszę Państwa, oto jest lusterko. Przyda się może czasem, jak trzeba będzie gdzieś szybko, dyskretnie podregulować wąsa. Dobra. Lecimy dalej. Co tu mamy? Many thanks for your order. Ok. Plakietka. Tutaj mamy instrukcję obsługi balsamu. I oto jest balsam. Jeśli pamiętacie, recenzowałem wcześniej balsam do brody w złotej puszce. Link do tej recenzji zostawię również na dole. A teraz otwórzmy to opakowanie i zobaczmy, jak pachnie ten nowy balsam. Bardzo ładny zapach. Zdecydowanie wyczuwam nuty cytrusowe. Tak, na pewno jest to cytryna i limonka. Oczywiście wszystko handmade, 100% naturalne. To mi się właśnie podoba w produktach od doktorka, że przywiązuje on szczególną wagę do tego, aby składniki, aby to, z czego te kosmetyki powstają, były oczywiście naturalne. Tak, żeby nasze brody były odpowiednio odżywione. Dobra, to jest balsam. W paczce mamy znowu podziękowanie oraz instrukcję obsługi szamponu. Proszę. Woodland The Beard Soap. W zeszłym tygodniu na blogu pojawiła się recenzja
szamponu do brody, natomiast w buteleczce niebieskiej, czyli tego klasycznego, tutaj mamy nowość, mydło o zapachu Woodland. Sprawdźmy, jak pachnie. Bardzo fajny leśny zapach. Jest tu chyba też mięta. Tak, drzewo herbaciane, mięta pieprzowa i eukaliptus. Bardzo świeże, bardzo orzeźwiające. Mam nadzieję, że fajnie będzie się tym myło brodę. Także to jest mydełko. Szampon. Mydełko, szampon. I trzecią rzeczą jest coś, czego do tej pory brakowało w asortymencie doktora, a mianowicie wosk do wąsów. Wosk do wąsów, tak, wosk pszczeli, witamina E i mięta pieprzowa. Wygląda tak, faktycznie delikatnie tą miętę pieprzową czuć. Wydaje mi się, że po nałożeniu na wąsy ten zapach będzie zdecydowanie silniejszy. Ok, bardzo fajnie to wszystko wygląda. Jestem podekscytowany, że mogę to przetestować jako pewnie jeden z pierwszych osób. Jako jedna z pierwszych osób. Ok. Dobra. Wosk, szampon i balsam. Recenzje tych produktów pojawią się wkrótce na blogu. A ja zapraszam Was do subskrybowania kanału, lajkowania, hejtowania. No i widzimy się w następnym filmie. Aha, i jeszcze chciałbym oczywiście z całego serca ogromnie podziękować Robowi za to, że podesłał mi do testów swoje nowości. No i co? Do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się, cześć!